Jeżeli chcemy wiosnę łowić, bardzo wczesną wiosną i tak na początku wiosny, do temperatury wody gdzieś 8 stopni, jakieś fajne ryby, leszcz, lin, karaś, karp nawet, jeżeli jest w tym jeziorze, te wszystkie mniejsze ryby, leszcze trochę większe, może lin się trafić też bardzo często zresztą. Warto wybierać takie miejsca wypłycone, gdzie nie ma stromych spadów brzegowych. Tak jak tutaj linia brzegowa jest bardzo, bardzo bogata. Nie wiem, czy to będzie widać dobrze. Czyli jest bardzo dużo szuwarów. Jeszcze śmieci nie pozbierałem, ale to pozbieram. Łagodne, bardzo łagodne spady. Tu będzie się po prostu gromadziło bardzo dużo ryb wczesną wiosną i wiosną. Tu one będą miały bardzo dużo jedzenia na takich długich, łagodnych spadach. Ja tutaj łowię na siódemkę teraz bata. Mam grunt jakieś, no 2 metry, dobre 2 metry. A jestem na pomoście jakieś 10 metrów od brzegu, czyli szuwarami równo tutaj sobie stoję. Na tym, nie wiem, czy to będzie trochę widać. O, tu są szuwary i tak na skraju szuwarów jestem. Prawie. Mam telefon na statywie, dlatego tak się troszeczkę buja. Ale to nieistotne, że on się buja. Przykręcimy, dobra. Będzie lepiej. Jezioro jest spokojne, przymrozek był 1 stopień. Rano. Zapałem 5 płoci. Do tej pory. Siedzę małą godzinkę, broń bardzo słabo, ale tutaj akurat tu na jeziorze Przechlebskim ryby lubią zaczynać gdzieś tak troszeczkę później, jak słońce już się pokaże. Specyficzne jezioro. Nie jest łatwe, nie da się ukryć. Ale to nie znaczy, że po prostu gdzieś indziej jest tak samo, wcale nie. Mi to pasuje, bo mogę sobie przyjść po prostu później, tutaj kiedy już jest słoneczko i jest ogrzana. Woda ma w tej chwili 4 stopnie, czyli bardzo zimna, ale już widziałem spławy te kury karasi, które tutaj podchodzą pod brzegi już i chyba są nawet w szuwarach, bo było słychać takie charakterystyczny wyskok. Wczoraj wieczorem też tutaj byłem, zapałem 3 karasie, jednego leszczyka i 3 płocie, jedna taka naprawdę fajna płoć, to już na kukurydzę. Dzisiaj jest kudranek, jest godzina gdzieś tak 7 chyba mi się wydaje i tu się będzie teraz wszystko gromadziło. Czym będzie cieplejsza woda, ryby będą napływały pod te szuwary. Warto tutaj troszeczkę, o branie, jest coś mam. Kopię, ale to jest małe płotkę. O, karaś malutki. O, przyjacielu. Już na razie do siatki, a potem cię wypuszczę. Maleństwa. Ale od czegoś trzeba zacząć. Już cieszy. Białe robaki. Mięsko. Kukurydzę też mam w zanadrzu. Ale od czegoś trzeba zacząć. To cieszy. Takie małe cieszy. Nieważne, czy to mała, czy to duża. Ale ryby podchodzą pod brzegi wczesną wiosną, naprawdę. Czasami potrafią być bardzo ładne ryby. Oj, potrafią, moi drodzy przyjaciele. Jezioro jest dzisiaj bardzo, bardzo spokojne. Wczoraj był wiatr, po południu byłem tutaj. No fajnie, bo brań było bardzo dużo. Dużo drobnej płoci. Ale na takiej spokojnej wodzie bardzo fajnie jest zaobserwować. Kilkanaście metrów od szuwaru, gdzie zaczyna się już taki bardzo łagodny spadek, tam już jest osad taki lekko iłowaty, lekko mułowaty. I każda jedna ryba, która cokolwiek w tym osadzie ruszy, czy tam jakiś kamień, czy patyk, one szukają pijawy, ślimaczków szukają, larw szukają, ochotki, kłodaków, no i wielu innych po prostu z tych skorupiaków czy mięczaków, które są tutaj w jeziorach, zawsze uwolnią
spod kamienia, spod patyka, spod jakiejś tam przeszkody, która leży na dnie, one doskonale wiedzą, co tam pod tą przeszkodą jest, że tam jest fajne żarcie, to ją sobie tam tymi noskami, te płocie, leszcze, liny czy karasie tych po prostu trącają, żeby to wydobyć, te swoje jedzonko naturalne. Zawsze wydobędzie się jakiś pęcherzyk tam w powietrzu. Ważne, żeby to zaobserwować i odczytać, od czego to jest. Tam są fajne pęcherzyki, nie wiem, czy to będzie widać, spróbuję obrócić. Ale chyba raczej nie, bo nie mogę zrobić zoomu na selfie. Przyszło mi selfie robić w tym wieku, no ładnie. Ale zobaczymy wtedy dalej. Spróbujemy tam na ciemne morze się pokażą jakieś spławy. Tutaj jest takie wypłycenie właśnie w tamtą stronę. I bardzo długi, łagodny spad od tych pomościków tutaj, co tutaj mamy w tych szuwarach. Dlatego tu są aż cztery w sumie. Cztery pomosty. Jest rewelacyjne miejsce na właśnie wiosenne ryby. To jest po prostu rewelacja. Haczyk mi się też tutaj kurde upinie. Słabe haczyki mam jakieś w tym roku. Nie wiem dlaczego. Zamącimy troszeczkę też w pump. Warto to wszystko obserwować, co tu się dzieje na wodzie, a szczególnie na taki ciemny tyn, to będzie bardzo fajnie widać. Jak słońce wzejdzie, to po prostu oświetli wodę, będzie jeszcze lepiej widać. A szczególnie jak się patrzy pod słońce. Jest rewelacyjny wtedy, rewelacyjny widok. Każde bąbelki, będą dwa, trzy, to jest oznaka, że w tym miejscu jest jakaś ryba. Mimo, że to jest zimna woda, te ryby są bardzo, bardzo ospałe jeszcze. O, tam znowu wychodzą bąbelki, ale to nie będzie widać na tym raczej. Czyli one się tu wszędzie kręcą. Przed chwilą w szuwarach też tutaj coś chlapnęło obok pomostu niedaleko. Czyli tu jest ryb sporo. Na tym. Zobaczymy. Taka obserwacja wody naprawdę bardzo dużo uczy. Bardzo dużo pomaga. Dlaczego? Dlatego, że możemy z czasem, to nie przychodzi od razu, zaobserwować i wyciągać te wnioski, jak sobie zanęcę czymś grubym, łubin, kukurydza. Mniejsze ryby tego nie złapią od razu do pyska. One będą to po prostu noskami bujać, żeby to się po prostu kulało, rozwaliło się. I to też wydobywają się wtedy pęcherzyki z dna. Zależy na jakim dnie to leży. Fajnie, ja sobie lubię czasami tak jak sobie chodzę w tych spodniach butach, czy w oderach po dnie obranie było. A nie, puste. Przepraszam. Stojąc w wodzie właśnie na takim lekko twardym dnie, poruszam sobie stopą w tej wodzie i obserwuję, jaki charakter mają te bąbelki. Czy to są drobniutkie, czy to są jakieś grube, nogą trące kamień, który leży na dnie, czy po prostu jakiś patyk grubszy. I już widzę, jakie bąbelki wychodzą. To samo wtedy można odczytać, jakie ryby po prostu są przy dnie, jakie ryby nawet jakie duże żerują. Bo zależy, jak jakiś kołek kurde ruszy nogą, ten większy rząd bąbli wyjdzie, albo jedna grupa bąbelków wyjdzie. A jeżeli mały kamyczek, czy po prostu jakieś tylko liście ruszy, czy te patyki pod wodą, wyjdą pojedyncze bąbelki, czyli mniejsze ryby tam szukają. Bardzo fajnie, to jest fajna nie wiem, czy będzie widać.
Chyba to widać, nie wiem. Się fajnie wygina. Jest powiczek. Ciężka uspała rybka. Pięknie. Nie wiem, czy widać w ogóle. Musiałem odwrócić zestaw, ale to nic. O, kołek jakiś. Ale ryba też musi jakaś być, na pewno. Gałąź też i właśnie spod takiej gałęzi one zbierają. Lin! Ja, przepraszam, już chciałem przekląć. O, razem z gałęzią. Zaraz spróbuję to pokazać. No, już mam blisko brzegu, bo to mały linek, tylko mocno trzymał. Proszę, razem z gałęzią on tu jest, wyszedł. Ja, dziękuję. Dopiero o tym mówiłem. Co rybie? Dobra, rybkę najpierw wyciągniemy. O kurczę! Już pokazuję. O, utonęła gałązka. Już pokazuję. Wczesnowiosenna rybka. Baja! Baja! Jest fantastyczna zabawa? Jest! Super przygoda. Ekstra, naprawdę to jest coś fantastycznego. Może zdjęcie się uda zrobić. Coś nam przerwało transmisję, ale to nic nie szkodzi. Tak jest po prostu z telefonami. Ale tak akurat żeśmy rozmawiali na temat tych takich szuwarów, że ryby spod gałęzi, spod kamieni, spod liści, spod wszystkiego wydobywają ten swój naturalny pokarm i proszę spod. Razem z gałęzią linek wyszedł na powierzchnię. Nawet dużo nie walczył, no bo taka jest teraz. Takie jest, on się spławik poplątał. O, czekaj, momencik. Dobra, gra. Żyłka czasami zejdzie za spławik. Ale to naprawdę, no tu akurat nie widzę, bo mam jasną wodę. Dlatego nie widzę specjalnie żadnych bąbelków. Ale cały czas obserwuję tutaj, z tej strony, pod szuwarami i tutaj ten cień na cieniu drzew. Co tam się dzieje? Czy tam nie ma czasami żadnych oznak? Dwa razy było. I to było takie fajne właśnie. Teraz będzie tego jeszcze więcej. Czym więcej będzie słońca, woda będzie bardziej nagrzana, to spod tych wszystkich szuwarów, spod tych liści, bo jest dużo liści leży na brzegu. Nie jest fajne tak właśnie, że tyle drzew rośnie nad wodami blisko, a szczególnie topole jak rosną, to już jest kurde tragedia. Te wielkie liście robią niesamowity gnój, za przeproszeniem, pod wodą, jak one gniją. A są tego dziesiątki ton w ciągu kilkunastu lat. Kilku lat, zależy ile jest drzew. Niektóre liście wcale nie przeszkadzają, jak na przykład olcha. Ona naturalnie rośnie nad brzegami wód. Ale to pole nie jest naturalnym drzewem, które po prostu jest nad wodą przeważnie dla dekoracji i dla szybkiego wzrostu takiego drzewa. Sadzi się takie drzewa przy brzegach jezior, gdzie tak jak tutaj Jezioro Przechleckie jest bardzo, bardzo atrakcyjnie położone w centrum miejscowości, ale to nie o tym mowa i wtedy jest po prostu kłopot. To było obsadzone, było to jezioro strasznie, ale to nic. Ważne, że jesteśmy na rybkach, coś się dzieje, jest kilka karasi, dwa karpiki małe, to zrobiłem jeszcze wcześniej, tylko po prostu zostawiłem w siatce, żeby później pokazać, że coś się dzieje. Bo tam takie małe bąbly wyszły. No jest tutaj ryba, cały czas jest ryba. Się kręci, ale żeby trafić wiosną na fajne żerowanie, trzeba być no niestety dość często o różnych porach na rybach, żeby to wynagrodziło. Najlepsze już takie bardzo intensywne żerowania to są, jak woda ma około 10 stopni. Trochę to potrwa, musiało być kurde z tydzień słońca. Dosyć fajnego, ale to jeszcze nie jest ta pora, bo to jest jeszcze marzec.
trzecia połowa marca, ostatnie dni zresztą, ale lód puścił 2 dni temu, proszę, zaczyna się i płocie, i karasie, i lin się trafił, i karw się trafił. Także malutkie, ale to nie ma wielkiego znaczenia, to kurde cieszy dosłownie wszystko, wszystko cieszy. To jest najlepsze, co może być pod słońcem. Tu się można spodziewać w każdej chwili coś niesamowitego o tej porze roku na wiosnę. Może być kurde płotka malutka, za chwilę weźmie kurde lin duży, wielki karaś, potem malutki karaś, potem dwa dni może bania nie być. Będzie słońce, przygrzeje, od razu kurde szuwary aż się ruszają, aż te liście, kołki przybiegają, one pracują. Już tam są ryby. Będzie widać po szuwarach, po trzcinach, po tatarakach, jak to wszystko się rusza. Te ryby tam ryją w tych kurde osadach. To jest najfantastyczniejsze. Nie przegapcie tego okresu. Tego brań. Co to? Tam się coś wywaliło też dużego. No, znowu bata mocno wygiętego. Stoi w miejscu. Nie wiem, czy widać w powiecie. Kopie. Pokaż się. Kurde, karp. Ale jaki. Będzie widać? Czy nie będzie widać? Kurczę. Widać. Karp. O nie, wczoraj miałem takie po 30 cm malutkie. Ten już jest. Ale znowu coś zahaczył z dna. Kurde, ja mam pecha. Lin z gałęzią, ale one są słabe o tej porze roku. Ale to już. Szuwarek mi tu idzie. Ale to już cieszy. Ja to odsunę trochę statyw. Bo nie. Chodź tutaj, pokaż się. O, ale słabiutkie są. Niech na tą porę roku. Zaraz go pokażę. Spróbujemy wyjąć. Dobrze, że mam trochę haczyki większe. Ten na kukurydzę wziął. Miałem kukurydzę. Założyłem w międzyczasie. Przyjacielu. Mały jest kilówka taka, ale nieważne. No, ciężki jesteś. Zaraz pokażę go. Jest zabawa? Wiosna. Jeszcze raz wiosna. Nie przegapię tego okresu. Do wiadra, jako zanęta, wszystko co naturalne jest przy brzegach. Na haczyk też naturalne. Ja mam kukurydzę ze smrodkiem zrobioną z tym, co teraz robię, 4 zioła. Tak, to jest 100% natury. Pyszczek pracuje. Za chwilę wszystkie ryby wypuścimy, ale to za chwileczkę. To wszystko na razie wrzucę do kratki. Potem popatrzymy. Nie przegapcie tej okazji. Wiosna, wiosna, jeszcze raz wiosna. Woda ma w tej chwili 4 stopnie. Proszę, fakt, że ryby są słabe, ospałe, ale żerują. One naprawdę żerują. Płocie, liny, karasie, no kurde molek. Nie wiem, to nagrywam kurde w ciągu kilkudziesięciu minut, bo była przerwa też. Byłem tam gdzie niegdzie, w szaczkach, nieważne. Była przerwa, żeby się ogrzać, bo ręce zmarzły od przymrozku, od wody, od zanęcenia. I już chwilę wziął karaś, wziął linek, wzięły płotki, no i karp. Wczoraj miałem 2, tylko takie malutkie, bo te były zarybiane w zeszłym roku. Wszystko oczywiście wraca do wody i naprawdę szanujmy to, co mamy. Ryby sobie kto chce, może oczywiście wziąć, ale nie. Nie przesadzajmy, szanujmy te troszeczkę jeszcze te takie mniejsze, jak ten karpik na przykład, co ma kilogram. Bo już tutaj przedwczoraj miałem głosy, że było dwóch wędkarzy na federka, złapali 2 karpie właśnie takie i dosiaty. No daj mu urosnąć troszeczkę. Było widać na bacie nawet, ta ryba nie ma kurde siły nawet walczyć. Nie ma siły go odpływać.
Je, ale jest bardzo ospała. Gdyby ten karpik tej wielkości mi po prostu latem wziął na bata, no to ja nie wiem, ten bat by trzeszczał dosłownie. Wariowałby po kilkanaście metrów na boki. A teraz to jest wszystko takie słabe. Ale ważna jest przygoda. Ważne jest to, że wiemy, co nas dookoła otacza, przy brzegach, co tam żyje. Warto się tym zainteresować, naprawdę. Nie zwracać uwagi na nic innego. Nie sprzęt ryby łowi. Naprawdę. To my, to ja jako wędkarz, chcę zadbać o to wszystko, co tu jest dookoła mnie, ale chcę wiedzieć, kurde mole, co tam się dzieje pod tą wodą. Dlaczego te ochotki, te larwy kłodaków są właśnie tu, a nie gdzie indziej. Bo tu jest dużo tlenu, bo tu jest dużo żarcia. Latem będzie odwrotnie. Tam pójdą ryby dalej, na toń, głębiej, do chłodniejszej wody, bardziej natlenionej. Teraz jest odwrotnie wszystko. Wszystko się pcha pod brzegi. Szczególnie tak rano, a jeszcze lepiej po południu, bardzo późnym popołudniu. Jak jest słoneczny dzień, bajka. Mało tego, jak będziemy, nie lubi ktoś na bata łowić, nie ma sprawy, w porządku, niedługo jak będą słoneczne dni, a mają być teraz chyba zaraz po niedzieli, nagramy filmik, jak łowić na odległościówkę wczesną wiosną, daleko z wody. Nawet tam, gdzie jest kilkanaście metrów głęboko. Pogadamy o tym, jak łowić teraz, o tej porze roku, grube płocie, właśnie na stromych spadach, nie na tych blatach, które dzisiaj jesteśmy, gdzie jest daleko płytko i się zbiera ryba jak lesz, karp, link, karaś, wszystkie inne, ale można też łowić te grube ryby, szczególnie płocie, na bardzo stromych spadach. Są takie miejsca w jeziorach, na 100%, gdzie z brzegu schodzą strome spady. Ja mam tam koło byłej chaty takie miejsce, gdzie na siódemkę bata łowię z brzegu i mam, no prawie z brzegu, bo tam jest malutka, ten 3 metrowa po prostu wykładeczkę i na bata, na siódemce bata mam kur pod batem 4 metry już dobre. I tam schodzi do 6-7 metrów bardzo, bardzo, bardzo stromo. Kurczę, jakie tam są ryby. O tej porze roku też. Nie przegapcie wiosny. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam. Hej.